Odcinek 300. Tak, tak, to prawdziwy rekord. Jesteśmy z wami prawie 7 lat i urządziliśmy już ponad 300 mieszkań. Do tego wyjątkowego odcinka przygotowaliśmy dla was specjalną akcję designerską. Bohaterem programu jest wnętrze apartamentu pokazowego na osiedlu Scandinavian House. Przez 3 najbliższe odcinki będziecie mogli śledzić działania Gosi i Dominika oraz naszej ekipy. A potem osobiście możecie ocenić efekty ich pracy, odwiedzając showroom w miasteczku Wilanów. Przepiękne jest to wasze osiedle, zielone, dużo drewna. Tak, dużo drewna, dużo przestrzeni, dużo światła. Osiedle zostało zaprojektowane przez polskich i duńskich architektów po to, żeby podkreślić jego skandynawski styl, a przy okazji wyróżnić na tle innych realizacji miasteczka Wilanów. I to, co tutaj dominuje, to są pastelowe barwy na elewacji i bardzo dużo elementów drewna. Drewno jest na tarasach, tutaj na tych takich przegrodach balkonowych. Tutaj jest rzeczywiście bardzo ekologicznie. Są piękne ogrody, tu jest patio. I to, na czym nam zależało, żeby nie wprowadzać jakichkolwiek elementów przegród na terenie patio, tak? Tylko, że te przegrodzenia mają być właśnie przez roślinność. Ja mam takie wrażenie, w ogóle, że jak się wchodzi do tego osiedla, tak by się wchodziło do parku. Tak, jak najbardziej. A to w takim razie, które mieszkanie wybieramy? Proponowałbym wybrać tutaj mieszkanie akurat w tej części budynku. I z dużym tarasem, oczywiście. Teraz, dokładnie. A to jest i z tym ogromnym tarasem. Jest to akurat ekspozycja południowo-zachodnia, więc uważam, że doskonale doświetlone. Miłe mieszkanko z wielkim tarasem na przyjaznym, zielonym osiedlu to marzenie wielu z nas. Naszym zadaniem jest zaaranżowanie showroomu, by w maksymalny sposób pokazywał możliwości urządzania tego typu mieszkania. No to jest sypialnia. To jest według projektu sypialnia większe pomieszczenie z przeznaczeniem każdego pokoju z wyjściem na taras. Ogromne okno, tylko trochę tutaj martwi ten kaloryfer, bo jak tutaj postawimy łóżko naprzeciwko łóżka, będzie kaloryfer, no nie zlikwidujemy go. Musi zostać na pewno. Tak, ładną zabudowę. Ten pokój jest najmniejszy w całym mieszkaniu, także pytanie, czy tutaj warto zrobić sypialnię, czy może garderobę, może pokój do pracy. Albo pokój dziecka. Albo pokój dziecka, właśnie. Nie jest tak źle, małe pomieszczenia, ale można je naprawdę dobrze rozplanować, żeby było funkcjonalne. Dobrze, czyli zostajemy pokój dla dziecka. Tak. Idziemy dalej. To jest korytarz, wnęka na szafę. Tak, to jest miejsce idealne na szafę. Ten przedpokój jest strasznie długi, tu można rowerem jeździć. No, ale trzeba coś atrakcyjnego tutaj wymyśleć, bo to jest taki, żeby nie wydawało się, że to jest taki wagon. Może jakąś strukturę? Coś na pewno wymyślimy. Pomyślimy. Dobrze. Z tego korytarza wychodzi się prosto na tą ścianę, to trzeba coś wymyśleć ładnie. Bo tą ścianę widać od wejścia. Obraz. Wiesz co? Lampę. Lustro. Dobra, coś musi być. Coś naprzeciwko korytarza. Tak. Z automatu dzieje nam przestrzeń. Bo salon jest ogromny. Tak. Tutaj myślę, że jakaś część taka wypoczynkowo-telewizyjna, bo tam jest znowu kuchnia, aneks kuchenny. No i przepiękny taras. Tam było pojedyncze wyjście, to jest największe. No tu jakąś sofę, tu aż się prosi, żeby postawić sofę, wychodzić sobie na kawkę, rano śniadanko. Ale teraz jest ogromny, tutaj lornetka by się przydała. Stylizujemy apartament pokazowy na osiedlu Scandinavian House. Wszystkie wnętrza urządzimy nowocześnie, zachowując zasady skandynawskiej prostoty i funkcjonalności. Wykorzystamy naturalne materiały – drewno, kamień i szkło. Typowe dla Skandynawii jasne drewniane podłogi zestawimy z neutralnym błyszczącym gresem. Cały apartament będzie utrzymany w naturalnej szaro-beżowej tonacji kolorystycznej. Ostatnim elementem wystroju salonu jest biokominek. Tam będzie pasował biokominek, znaczy ja już wybrałem. No, widzę, że masz przygotowaną stronę. Tak, będzie pasował biokominek w kolorze czarnym, satynowym bądź ekstrawagancko miedź galwaniczną. Myślałam, że powiedziałeś że chcesz 3 biokominki. Nie, nie, musimy wybrać jeden, dlatego tutaj się spotkaliśmy. Dobrze, pokaż co wybrałeś. To jest miedź galwaniczna, numer 1. On ma taki ciepły odcień tutaj tej miedzi. Ja się obawiam, że w tak chłodnym wnętrzu, przy tych szarościach, to może wyglądać za ciepło. Czyli zbyt ekstrawagancko. Dobrze, czyli opcja numer 2, mamy biokominek czarny. Obudowę biokominka będziemy mieli w takim grafitowym kolorze. Ten jest fantastyczny. Tylko ja zastanawiałem się, czy on nie jest za czarny, bo ja szczerze mówiąc myślałem albo o tej miedzi galwanicznej, albo o satynie. Zaraz tutaj pokażę. O, bo on jest, nie jest cały satynowy, tylko... Ten jest taki bardzo nowoczesny. Tak, ma boki satynowe, tutaj też góra jest czarna, czyli tak trochę pomiędzy. I co o tym myślisz? Dobra, to ten.
Gotową aranżację apartamentu będziecie mogli wkrótce sami obejrzeć na osiedlu Scandinavian House. To nietypowe zlecenie. Nasz apartament pokazowy odwiedzą setki osób. Chcemy pokazać nowości, ciekawe i uniwersalne rozwiązania wnętrz. Na koniec jeszcze ważny detal. Subtelne światło LED-owe idealnie podkreśli nastrój w apartamencie. I wreszcie czas na wielki finał. Wszystko gotowe, my wykonaliśmy swoją pracę. Jak wam się podoba? Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Widzę, że udało wam się uchwycić ten skandynawski styl. Jasne podłogi, ciemniejsze ściany. Bardzo uważam, że fajnie to kontrastuje. No i w szczególności ten kominek. Uważam, że jest bardzo ciekawy. Super, że odzwierciedliście ten skandynawski styl. Listwy, białe drzwi. Rewelacja. To inaczej jest oglądać takie mieszkanie wykończone już z wszystkim, z wyposażeniem, a co innego jak widzi się na co dzień takie puste, zupełnie bez niczego. Także cieszę się, że tyle rzeczy się zmieści w tym mieszkaniu, że są i szafy wnękowe, i bardzo fajna aranżacja, powiedzmy jakby garderoby w małej łazience. Ta szafa, gdzie mieści się pralka i te wszystkie rzeczy łazienkowe można zamknąć, w ogóle będą niewidoczne, te, które zazwyczaj tworzą bałagan, tak, w łazience. Super, to jest super. Przede wszystkim salon ma taki super klimat, jest tak ciepło, jest pełny, zapełniony, jest bardzo przyjemnie, przytulnie. Myślę, że tutaj się bardzo dobrze będą wszyscy czuć, którzy tutaj będą przebywać. Apartament pokazowy na osiedlu Scandinavian House urządziliśmy bardzo nowocześnie. Modny, skandynawski styl nadał mu wyraźnego charakteru. Projektanci wybrali z kolekcji firmy Flyderer materiały na oryginalne zabudowy na wymiar. Z laminatu HPL zrobiliśmy fronty szaf w sypialni i przedpokoju, a z laminowanej płyty z kolekcji Global Collection wykonaliśmy zabudowę RTV oraz szafki do łazienki. Mi najbardziej w kuchni podoba się połączenie nowoczesnego stylu, czyli szkła i tutaj tego pomysłu z zabudową okapu kuchennego i wykorzystaniem takiej stylowej szafki. A mi z kolei podoba się tak, pierwsze, żeśmy uratowali tą biel, o której takżeśmy rozmawiali, bo moim zdaniem ona dobrze się łączy tutaj z tymi elementami, które mamy w jadalni i ewentualnie w salonie. A dwa, że tak naprawdę pokazujecie te fronty, które są, to są fronty szklane, tak? I nie jest to takie typowe, takie lite drewno i ewentualnie jakiś lakier, który jest w tej chwili modny, ale właśnie to jest jeszcze coś innego, co wprowadza taki element nowoczesności w tej kuchni. W kuchni przede wszystkim postawiliśmy na funkcjonalność, oprócz tego, że ta kuchnia miała dobrze wyglądać, miała być funkcjonalna. Mam nadzieję, że się udało. Tak, i to się czuje, że w sensie wszystko jest pod ręką. Nie trzeba dużo biegać z jednego kąta kuchni w drugi, żeby coś znaleźć, tylko można mieć wszystko za siebie. Jest też dużo szafek do przechowywania niezbędnych rzeczy w kuchni. Czy będzie się podobało waszym potencjalnym klientom? Znaczy, możemy powiedzieć tak, nam się bardzo podoba i tutaj podziękowania dla was, żeście tutaj włożyli tyle pracy. Udało wam się go zagospodarować tak, że on zarówno nadaje się dla jednej osoby, dla pary, jak i rodziny z dzieckiem. I uważam, że to jest ważne i fajne i to mi się bardzo podoba. A dwa, że udało wam się tutaj zaszczepić taki nowoczesny styl, ale człowiek się czuje tutaj właśnie dobrze, tak po domowemu. Dla chłopca zaproponowaliśmy wnętrze tematyczne, pokój lotnika. Ustawiliśmy tu biały komplet, biurko, komodę oraz łóżko. Fototapeta z trójwymiarową mapą świata świetnie koresponduje z dominującymi we wnętrzu kolorami. Urządziliśmy sypialnię w beżowej, neutralnej kolorystyce. Pomimo tego, że są to chłodne odcienie, w sypialni jest ciepło i przytulnie. To ciepło uzyskaliśmy dzięki tkaninom, które pojawiły się m.in. na oknach i na łóżku. To są te misie, które tutaj są położone. Wygląda jak miś polarny. No, miał być akcent skandynawski, jest. Duże, wygodne łóżko, dwie szafki nocne i wnękowa szafa z systemem półek, drążków i koszy, które możemy w każdej chwili przearanżować. Bardzo fajnym elementem jest ten trójwymiarowy zagłówek wykonany z surowej płyty. To jest taka przestrzenna tak naprawdę wariacja nasza i nadaje takiego charakteru bardzo nowoczesnego tej sypialni. Łazienka w stylu eko jest bardzo dekoracyjna i przytulna. Klimat do wnętrza wprowadza brązowo-beżowa ściana z kamieniem, elegancka ceramika sanitarna oraz podświetlany sufit. Obok łazienki zaaranżowaliśmy praktyczne pomieszczenie gospodarcze z pojemną szafą. Indywidualizm wnętrza podkreśliliśmy efektowną fototapetą. Korytarz ozdobiliśmy polerowanym jasnym gresem na podłodze oraz białym kamieniem na ścianie. Poświata LED-owa oraz światło reflektorów na szynie wydobywają przestrzenną formę strukturalnej ściany. My zakończyliśmy swoją pracę. Teraz wy możecie odwiedzić showroom na osiedlu Scandinavian House, obejrzeć i ocenić naszą aranżację.